Producentem wszystkich filmów jest Studio Munka, działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Witamy dyrektora artystycznego studia Dariusza Gajewskiego, jeśli dotarł. A dodatkowo filmy Naturalnie i Mleczny Brat Studio Munka wyprodukowało wspólnie z Wajda Studio. Wszystkie filmy są też współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Filmy są cztery. Reżysera Naturalnych Chrisa jeszcze nie ma. Ja tak pięknie nie umiem mówić o tym filmie z taką pasją i z takim seksownym, zagranicznym akcentem, ale bardzo was serdecznie zapraszam na ten film, bo naprawdę, nieskromnie mówiąc, jest bardzo fajny, bardzo lekki, a temat też trudny. A nie byli zbyt napastliwi? Nie było cię na początku, więc witamy cię teraz bardzo gorąco. I powiedz mi, czy ty jesteś racjonalistą, czy jednak uważasz, że związek dwojga ludzi to jest coś więcej niż tylko sposób na przekazanie genów dalej? Mi właśnie się urodziła córka 3 tygodnie temu. Więc dotychczas byłem prawie tylko racjonalistą i myślałem dość chłodno o związku. Ale jak, tak jak w filmie naszym, że jak pojawia się nowe życie, no też te takie teorie czy jakieś pomysły na siebie i na świat też szybko gdzieś idą do kosza. No i myślę, że jest magia w tym, no i jest coś pięknego w tym, ale to nie wyklucza racjonalność, czy też może ironiczne spojrzenie, myślę, na życie. Pozwolę sobie zacytować twoje słowa przy okazji wcześniejszego filmu, The Big Leap. Mówiłeś tam, czy Bóg istnieje? Odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa. Głęboko jednak wierzę w to, że próba zmierzenia się z tym tematem jest jednym z najważniejszych zadań w naszym życiu. I zastanawiam się dlaczego, bo mogę ci już powiedzieć teraz, że nie poznasz odpowiedzi. No i właśnie ja myślę, że to jest... To co jest piękne w życiu, no w sensie ten absurd, no, że nie mamy szans i szczerze mówiąc myślę, że jesteśmy za głupi, żeby zrozumieć, jak wszystko jest połączone i dlaczego tutaj jesteśmy. Ale myślę też, że to jest nasz obowiązek, żeby zadawać te pytania, no, nawet jak wiemy, że nie będzie żadnej odpowiedzi. Stacja meteorologiczna pojawiła mi się, kiedy byłam na nartach na Kasprowym i zastanowiło mnie, czy w ogóle ktoś tam do tej stacji wchodzi, bo ona wygląda jak taki zamek na skalę. Stacja meteorologiczna to tak naprawdę nie jest ważna. To jest, potraktowałam to jako symbol. Właściwie to mogłaby być stacja meteorologiczna albo stacja astrofizyczna, gdziekolwiek. Chciałam, żeby ten temat był najbardziej uniwersalny, ponieważ to, czym zajmuję się i co mnie najbardziej interesuje, to to, jaka jest relacja między obserwatorem a światem obserwowanym. My też razem z operatorem Grzegorzem Hartwielem na długi czas, wiele miesięcy przed realizacją zdjęć oglądaliśmy takie filmy jak Odysea Kubricka, taki film jak Moon i chcieli też Grawitację przecież widzieliśmy i chcieliśmy użyć trochę takich środków artystycznych, zapożyczyć je z tamtych filmów. Oczywiście skala przedsięwzięcia jest w ogóle nie do porównania, mniejsza.
ale zależało nam na wytworzeniu właśnie takiej atmosfery zamkniętej przestrzeni zawieszonej gdzieś w kosmosie. Punktem wyjścia tutaj była technika, która po wykonaniu jakichś próbnych zdjęć zaczęła nam się kojarzyć właśnie z tematyką jakby dotykającą gdzieś kosmosu albo jakichś rzeczy powiedzmy takich, nie wiem, nadprzyrodzonych i głównie to jak gdyby wyznaczyło nam kierunek. A technika, czyli jeśli mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób ten film jest zrobiony? Jest to technika eksperymentalna, autorska, która polega na przełożeniu jak gdyby wcześniej stworzonej matrycy filmu, wyświetleniu na szkle potłuczonym i animowanie poklatkowe. Zaczęłam się zastanawiać, oglądając ten film, ile ja wiem o słowiańskiej kosmogonii. Faktycznie no, przyznaję szczerze, że bardzo niewiele. Cała mitologia tutaj grecka i rzymska oczywiście przykryła wszystkie te z tego regionu, tak, mitologie. Jak wy do tego podchodzicie? Czy to się też zrodziło trochę właśnie z tej ciekawości? Jest to temat... Biała plama. Na zasadzie po wejściu właśnie chrześcijaństwa te wszystkie właśnie mity i też religia i tak dalej została wypalona w zasadzie do cna. Także jeżeli wierzyć mitologii Słowian, to właśnie jest jedynym zachowanym mitem właśnie słowiańskim, jest mit stworzenia świata, gdzie właśnie jakby walka Velesa i Svaroga, czyli dwóch sił, które jakby współdziałając stwarzają świat. Tam są jakieś perypetie, że oni siedzą na łodzi, jeden z nich nurkuje właśnie do głębin oceanu, z oceanu przynosi trochę mułu i ten muł jakby... Perypetie dzieją się dalej oczywiście, ale ten muł jakby stwarza świat i to jest jakby jedyny taki powiedzmy ocalały mit, który słowiański, który przynajmniej na tych ziemiach, który możemy jakby przeczytać i z którym możemy obcować. Mleczny Brat już bardzo dużo nagród otrzymał na bardzo wielu festiwalach. Nie będę tutaj wymieniać wszystkich, ale wspomnę chociażby ostatni festiwal w Gdyni. Cieszę się, że to jednak film jest zrozumiały, tak, w jakiś sposób, bo te nagrody dla mnie, no, w jakimś sensie to no, chciałem z tej strony, bo pochodzę z innej kultury, tak, i jak to dochodzi, dla mnie to jest no, taki ucieszający taki fakt i to daje nadzieję, tak, że gdzieś porozumiewamy się w jakimś takim języku uniwersalnym, tak, i to dochodzi. Największym takim problemem, że myślałem, ci to będą zawodowcy, aktorzy, te dorośli, ci jednak taki typarzy, amatorzy, jednak postanowiłem, że szukać gdzieś taki pół amatorów, kobieta, matka, to jest zawodowa aktorka z miejsca Erywania, a wujek na przykład z prowincjalnego teatru, ojciec też z innego teatru prowincjalnego. No a dzieci to no, najtrudniejszy też chyba no, wybór dzieci, bo długo szukaliśmy, w jaki sposób okazać się w rzeczywistości w tej wysokich tych górach, gdzieś tam trudne warunki, to mamy tu kierowniczkę planu, Alicja, ona może dużo poopowiadać, jak trudno było. No to zdarza się z tą rzeczywistością, tak, myślę, to dziecko też marzy, ale rzeczywistość no, trochę inna, porzuca jakieś swoje rozwiązywanie, akceptujesz albo nie. Nie akceptujesz, będzie bardzo bolało, jak akceptujesz, trochę mniej.